Magazyn Lotto Superligi, specjalne przedświąteczne wydanie. Jak sami Państwo widzą, mamy zupełnie inny termin i godzinę, ale właśnie z taką radością przedświąteczną Państwa witamy, a konkretnie witają Państwa dzisiaj Natalia Bąk i Marcin Cisowski. Tak, już Marcin przed chwilą zapowiedział, że to będzie taki wyjątkowy, specjalny odcinek, bo przecież święta Bożego Narodzenia to taki wyjątkowy czas dla wszystkich, ale też spotykamy się w takim momencie, gdzie zakończyła się przecież runda zasadnicza tego sezonu, więc to doskonały moment, no przede wszystkim dla kibiców, żeby trochę odsapnęli od tych sportowych emocji, żeby teraz troszkę poprzeżywali te inne, spokojniejsze nieco emocje w swoich domach, ale to też taki doskonały czas dla wszystkich zawodników, dla klubów Lotto Superligi, żeby właśnie na chwilę od siebie też odpocząć, zregenerować siły, zastanowić się co dalej w tej drugiej części sezonu. Za nami kolejka 9, 10, 11 i o tym dzisiaj oczywiście porozmawiamy, ale były też europejskie puchary, kolejna faza tych rozgrywek również przed nami, więc temat dziś również pojawi się w odcinku, ale będzie jeszcze inny istotny dla całego polskiego tenisa stołowego temat, bo wiem, mamy nowego trenera kadry reprezentacji mężczyzn, więc o tym też dziś porozmawiamy, ale nie zabraknie, obiecujemy, wątków świątecznych. No ale skoro ten odcinek specjalny, to i gościa mamy specjalnego, wyjątkowego. Dziś gościem programu Lucjan Błaszczyk. Witamy Cię bardzo gorąco i cieszymy się, że w tym zwariowanym czasie dla wielu znalazłeś chwilę, żeby się z nami spotkać. Serdecznie również. Dziękuję za zaproszenie. Witaj, Luzek. No to pytanie do Ciebie. Jak Ty będziesz spędzał święta Bożego Narodzenia? Gdzie w ogóle spędzasz te święta w tym roku? No teraz wróciłem niedawno z Wieliczki, gdzie byliśmy 3 dni. Tam rozegraliśmy też ostatnią kolejkę Superligi. No niestety przegraliśmy 0-3 z drużyną z Suchedniowa. A mogło być zupełnie inaczej, ale no niestety chłopcy nie zagrali moi na swoim najwyższym poziomie. Teraz mamy chwilkę przerwy, święta spędzę w domu z rodziną. Po świętach pojedziemy na kilka dni do Szklarskiej Poręby, pochodzić jeszcze, odsapnąć i już jakby Superliga wraca z treningami, cały ośrodek od 2 stycznia, ale na przykład Natalia Bajor, która trenuje tutaj w Dżonkowie, już 6 stycznia będzie grała turniej w Katarze, więc ja tu z Natalią też te kilka dni po świętach, a przed Nowym Rokiem jeszcze przepracujemy, żeby dobrze się przygotowała, bo to bardzo ważny czas dla niej. Jest to nasza nadzieja olimpijska wśród kobiet i ważne jest to, żeby tę część sezonu właśnie na początku roku zagrała dobrze, żeby zdobyła wystarczającą ilość punktów, żeby mogła liczyć na bezpośrednią kwalifikację olimpijską z listy. Do kolejnych sportowych tematów z Tobą, Lucku, jeszcze będziemy wracać, bo jak wiesz, będziesz gościem przez cały nasz dzisiejszy program, ale ja z racji, że Natalia zapytała Cię tak o te święta, to ja chciałbym jeszcze trochę dopytać, bo jak wiesz, w każdym polskim domu są różne tradycje, a ja chciałbym wiedzieć, czy Ty na przykład masz jakieś specjały, które na przykład Ty przygotowujesz na stół, albo są takie tradycje, które generalnie wiążą się ze świętami u Ciebie. Wiesz, ja przyjąłem taką zasadę, że zawsze mówię, jak coś jest do zrobienia w domu, że mam 2 lewe ręce i jeszcze 1 krótszą, więc staram się uciekać jeszcze od takich obowiązków dodatkowych. Na szczęście rodzice mojej żony Marty wybudowali się niedaleko nas, tutaj w Dżonkowie, więc święta spędzimy jakby u nich. I będziemy tu na miejscu. Są to bardzo tradycyjne święta z wieloma potrawami. Moje faworyty to zdecydowanie barsz z krokietami, ruskie pierogi. Ja lubię ryby. Od młodego lubiłem i nawet jak w kadrze gdzieś lataliśmy po świecie, to zawsze szukałem właśnie tych ryb. Nic się nie zmieniło pod tym względem. Także przyjadą bracia Marty, no my też mamy już 3 dzieci, więc no duże choinki, wszędzie dużo prezentów,
bardzo klasycznie, standardowo, że tak powiem, ale no cieszę się, że mamy ten czas, że mamy trochę takiego luzu przez te kilka dni i będzie można spędzić z rodziną na spokojnie trochę czasu, że nie trzeba patrzeć na zegarek, że już następny trening trzeba biec, trzeba załatwiać mnóstwo spraw jak każdego dnia, także cieszę się bardzo na ten czas i no już dobrze, że się zbliża dużymi krokami. O takich świątecznych wątkach jeszcze sobie pewnie chwilę na koniec tego programu porozmawiamy przy takiej jeszcze jednej specjalnej okazji, takiej niespodziance dla wszystkich kibiców, ale jesteśmy winni wrócić i przypomnieć wyniki kolejki 9, bo od niej zaczniemy dzisiaj krótkie podsumowanie. Zaczynamy od kolejki numer 9 i od dwóch spotkań, które zostały rozegrane już dużo wcześniej, zostały rozegrane awansem. We wrześniu odbył się mecz Dartomu Bogory i Grodzisk Mazowiecki właśnie z drużyną Lucjana Błaszczyka, ZKS Palmiarnia Zielona Góra. No i tutaj niespodzianki nie było, bo mistrzowie Polski wygrali u siebie 3-1. Drugi taki mecz, który został rozegrany jeszcze w listopadzie, to była Petralana Polonia Bytom, która u siebie wygrała 3-0 z Poltareksem Pogonią Lęborg. Tutaj też bez niespodzianek Poltareks zamyka dziś ligową tabelę, ale w związku z tym pytanie do Ludzka, ponieważ jedyny punkt dla waszej drużyny zdobył Irańczyk Nawid Szams, pokonując wtedy Michała Gawlasa. No ja właśnie o Nawida chciałabym zapytać, bo no niewiele o nim wiemy, niewiele o nim można wyczytać i dowiedzieć się, co to jest za zawodnik, co to jest za człowiek, jakim jest kolegą i kolegą w drużynie i zawodnikiem w twojej drużynie, w twoim zespole. Nawid jest bardzo lubianym zawodnikiem tutaj w Dżonkowie, jest bardzo kontaktowy, otwarty. Jest to młody zawodnik, urodzony w 2005 roku. Trafił tutaj do Dżonkowa w ten sposób, że jego tato, który jest trenerem kadry Omanu od wielu lat, zadzwonił do mnie i mówi, że oglądał dużo moich gier, lubił jak ja grałem i wie, że no prowadzę tą szkołę tutaj i czy by jego syn nie mógł tutaj przyjechać. I tak powstał pierwszy kontakt. No i nawet przylatując tutaj, no to ja też niewiele o nim wiedziałem. Wiedziałem, że ma dobry serw i że zaczyna się liczyć w juniorach gdzieś tam. No i będąc tu w Dżonkowie przez 3 lata, rozwinął swoją grę, stał się, najpierw grał w pierwszej lidze, gdzie na początku przegrał kilka gier, chyba zaczął 1-7 w pierwszej lidze, także nie najlepiej to wyglądało, no a teraz jest punktującym zawodnikiem w Superlidze. Tydzień temu na Fiderze we Włoszech był w 16, ograł kilku zawodników z setki świata, także rozwija się fajnie, ale no jeszcze dużo pracy przed nim. Jest Irańczykiem, nie jest tytanem pracy, to jest jego jakby największa pięta stresowa, że jest takim luzakiem, że często przez to przekombinowuje te akcje i punkty, które no już jakby są ewidentnie jego, czy powinny być, to jeszcze potrafi zepsuć, ale jest to zawodnik, który posiada duży repertuar zagrań, gra niekonwencjonalnie trochę, no i posiada no, jeden z najlepszych serwów na pewno w Superlidze i jest bardzo groźny, jeżeli ma dobry dzień, ale też zdarzają mu się jeszcze gorsze pojedynki. Jest to młody zawodnik i nie jest jeszcze tak stabilny. Mhm. No właśnie, faktycznie obserwując akurat spotkania, jak obserwowałem spotkania Palmiarni, to ten serwis, o którym teraz sporo mówiłeś, muszę przyznać, że rzuca się w oczy. Jego skuteczność i zresztą taki efektowny ruch, który wykonuje, więc tutaj absolutne potwierdzenie. A oczywiście będziemy na bieżąco analizować kolejne mecze. Teraz zajmiemy się meczem, można powiedzieć, derbowym, ponieważ Olimpia Unia Grudziądz walczyła z polskim cukrem Gwiazda Bydgoszcz. To spotkanie zakończyło się wynikiem
wynikiem 3-0 dla gości. Tak jak wspomniałem, były to derby, spotkanie specyficzne jak zwykle. No i do zazwyczaj grającego w podstawowej trójce Rafała Formeli w tym spotkaniu, jeśli chodzi o skład, dołączyli trener Olimpii Unii Piotr Szafranek oraz Filip Wesołowski. A najciekawszym spotkaniem było właśnie to z udziałem tego zawodnika, który zazwyczaj gra, czyli z Rafała Formeli, dlatego że to było spotkanie pięciosetowe. No i dopiero w tym piątym secie z Włochem Leonardo Muttim całe spotkanie zakończyło się w tej decydującej piłce, bo jak Państwo pewnie wiecie, w Lotto Superlidze jest tak, że ostatni set jest grany do 6 wygranych punktów i tam był wynik 6-5 dla Włocha. No i kolejne spotkanie, widzicie Państwo w tabelce wyniki. Oksynet Jarosław, SBR do Lidy Białystok, 3-1 dla Oksyneto. Tutaj kluczem do triumfu gospodarzy był Japończyk Yuto Kizukuri, który brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów w Deblu z 2017 roku. On zdobył 2 punkty, no i jeden honorowy punkt dla Doilit zdobył Wanji, pokonując Alana Kulczyckiego. To zanim ja przejdę do kolejnych dwóch spotkań, to jeszcze pytanie mam takie. Tak teraz pomyślałam sobie o debiucie w tym sezonie Piotra Szafranka. Ty, Lucek, na pewno dobrze znasz się z trenerem Piotrem. Jak ty widzisz takie debiuty, to co ty sobie wtedy myślisz, że taki Piotr Szafranek no jeszcze podchodzi do tego stołu, walczy w tej Superlidze? Ja wiem, że czasem to wynika z tego, że być może skład ten pierwszy, podstawowy nie jest kompletny, no ale jednak to się pewnie wiąże z jakimiś tam emocjami, no i w tej formie fizycznej jakiejś trzeba być, żeby być gotowym do ewentualnej gry w Superlidze, prawda? No, ciężko mi to komentować, bo właśnie te składy, które są wystawiane na poszczególne mecze, są bardzo różne i to jest jakby duży minus dla Superligi, że te drużyny nie grają w pełnych składach i te wyniki na koniec są bardzo wypatrzone. Można mieć szczęście i trafić czasami dwie, trzy drużyny właśnie w takich składach, które powstały po prostu przez to, że zawodnicy grają w wielu ligach i nie przyjechali na Superligę. I nagle grają zawodnicy, którzy pewnie od 10 lat nie grają regularnie albo w ogóle, no, tak jak no, trenerzy kadry. No moim zdaniem nie powinno mieć to w ogóle miejsca, że to jest mega wypatrzenie i to jest duży minus dla Superligi. No i tyle chyba, bo tutaj nie ma co tego komentować. To jest jakby ze szkodą dla i widowiska i całych rozgrywek. No, najlepsze są sytuacje, kiedy drużyny grają w pierwszych składach. Oczywiście są drużyny te zamożniejsze, które kontraktują wielu zawodników i grają w różnych składach. Od tego roku jest to możliwe, żeby grać dla obcokrajowców w kilku ligach. Można o tym dyskutować, czy to jest dobre, czy złe, ale jakby tutaj sport powinien być chociaż trochę sprawiedliwy, a tutaj to wypatrzenie tego wyniku jest, że tak powiem, maksymalne, bo grają ludzie, czy w ogóle nieznani, którzy nie mają poziomu w ogóle, albo no zawodnicy, którzy kiedyś byli zawodnikami, od wielu lat nie grają. To jest po prostu takie łatanie dziur, które nikomu nie przynosi ani chwały, ani sławy, ani nic dobrego, bo przypuszczam, że ci ludzie, którzy tam grają, to też się z tym nie czują za dobrze. Na pewno poruszyłeś bardzo istotną kwestię, tak jak powiedziałeś, pewnie nie miejsce i czas, żeby bardziej się nad tym rozwodzić, natomiast rzeczywiście widać takie podzielenie ligi pod względem drużyn, które właśnie grają stałym składem, a podziałem na drużyny, które rzeczywiście ten skład mają bardzo różny, ale tu pytanie do ciebie inne a propos właśnie możliwości gry w różnych ligach, bo tak z jednej strony ktoś sobie może pomyśleć, taki przeciętny kibic kowalski, że no to pewnie dlatego, żeby ci zawodnicy być może zarobili sobie więcej pieniędzy, dlatego mogą grać w różnych ligach. Czy ty jako tak doświadczony zawodnik, trener, menedżer, człowiek, który ma kontakty właściwie sportowe na całym świecie, czy ty uważasz tak osobiście, że to jest dobry pomysł i ewentualnie jeżeli dobry, to dla jakich zawodników, bo ja podejrzewam, że nie dla wszystkich, a myślę, że na pewno nie dla tych młodszych nieco, którzy coś wielkiego chcą jeszcze osiągnąć.
Tak, przede wszystkim to jest jakby filozofia każdej drużyny, co taka drużyna chce. Jeżeli nie ma na przykład miejsca do treningu i są drużyny takie, które są kupowane tylko pod jakiś tak cel wynikowy, no to jeszcze mogę zrozumieć, że ktoś po prostu nie szkoli, tylko ma pieniądze i ma kaprys, czy ma taką ochotę, żeby kupić zawodników, którzy będą grali dla tego klubu, nawet obcokrajowców, żeby wygrać na przykład jakiś tytuł, czy zaistnieć w Lidze Mistrzów. Chociaż no to jest zawodowy sport i można to zrozumieć. Tak? Druga sprawa jest, są kluby, tak jak Dżonków na przykład, który szkoli i mi zależy bardziej na tym, żeby tych młodych zawodników dawać im szansę i puszczać ich do tej Superligi, nawet za cenę spadku do niższej ligi, ale ja dalej wierzę, że to jest dobra, że tak powiem, dla mojego klubu to jest najlepsza jakby sytuacja, tak? Bo tam jeszcze za Mateuszem Zalewskim, za Patrykiem Bieleckim teraz idzie nowa generacja, jak Patryk Żyworonek, jak Samuel Michna i kilku jeszcze młodych, którzy widzą, że po prostu mają szansę w przyszłości, że oni też jak się dobiją do tego, do tej Superligi i wejdą za jakiś czas, to będą oni grali, a nie, że zostaną po awansie znowu gdzieś tam w niższej lidze i nie dostaną tych szans. Także to jest jakby kwestia filozofii klubu, co kto robi, co kto chce osiągnąć, ile pracy w to może włożyć i też oczywiście jakie finanse na to posiada. A wracając jeszcze do tego pytania, czy to jest dobre, to jest dobre dla zawodników takich średnich, którzy nie grają na międzynarodowych zawodach, nie mogą wygrać tych pieniędzy sobie w World Tourach, którzy nie mają za wysokich kontraktów w jednym klubie i oni wtedy, no, żeby zarobić większą ilość pieniążków, grają w wielu ligach. Ale jak widać, ci topowi zawodnicy, którzy no, osiągają wyniki na świecie, jednak grają w jednym klubie, koncentrują się na jednym albo grają bardzo małą ilość ogólnie spotkań w tych ligach i koncentrują się na treningu i na graniu międzynarodowym. To jest też kwestia wiary w to, co mogę ugrać, w to, jaki dobry mogę być lub po prostu, że nastawiam się na zarabianie pieniędzy i gram w 6 ligach i latam. Tak? Mam walizkę podzieloną, koszulki takie, takie. Wyjeżdżam z domu na 3 tygodnie i gram ileś tak meczy i zarobię dobre pieniądze. Także to na pewno dla młodych zawodników też nie jest dobre, bo oni muszą trenować, muszą poprawiać swoje umiejętności, muszą dużo godzin dziennie trenować, żeby dojść do czołówki świata. Więc jeżeli ktoś chce naprawdę liczyć się w świecie, no to chyba to jest zły pomysł grania w wielu ligach. Chociaż na pewno jest jakiś taki moment, jeżeli dobrze się to dobierze, no to 2-3 mecze w jednej lidze i w drugiej na stałe, no to jeszcze można by było to jakoś pogodzić. Ale w ogóle nie rozumiem tych zawodników, którzy grają, nie wiem, w 4-5 ligach, to oni praktycznie podróżują, przyjeżdżają z meczu na mecz zmęczeni, później są duże rozczarowania, tak jak, no nie wiem, na przykład drużyna z Jarosławia kontraktuje niby zawodników, no nie wiem, Aruna, 16 na świecie, a przegrywa z Piotkiem Chodorskim, gdzie takiemu zawodnikowi za mecz trzeba zapłacić pewnie tyle, co Piotkowi za pół sezonu. I rozczarowania są duże po prostu i nagle można sobie myśleć, no tyle pieniędzy wyrzuconych w błoto, zresztą widać jaką pozycję zajmuje Rosław, już nie wszedł do playoffu, więc na pewno zarząd klubu jest bardzo rozczarowany w to, ile pieniążków zainwestował, jakie nazwiska miał, a jaki efekt osiągnął. No to jest sport, nigdy nie wiadomo, ale no jeżeli by ten zawodnik grał tylko w tym jednym klubie i się przygotowywał ekstra pod te spotkania, jestem pewny, że taka sytuacja nie miałaby miejsca. Dlatego dla młodych zawodników zdecydowanie nie, dla średnich tak, no ze względu na to, że mogą zarobić większą ilość pieniędzy, ale jakby ktoś marzy o karierze międzynarodowej, to też raczej to nie jest za dobry pomysł w tym młodszym wieku. No jeżeli ktoś już kończy karierę, ma 36-7 lat i chce jeszcze parę lat dużo pograć i dobrze zarobić, no to a na międzynarodowo już jakby ten poziom mu spada, no to też to jest taka znowu sytuacja, że mogę zrozumieć, że ktoś jeszcze na to się porwie, ale ogólnie
Nie jest to pozytywny trend, to dla mnie to jest takie kółko objazdowe. Nie ma takiej identyfikacji z klubem, nie ma takich przyjaźni zażyłych, to nie ma tego team spirit, co mecz inna drużyna, także że ja nie jestem w ogóle zwolennikiem tego. Mhm. Dziękuję Ci bardzo, bo to było bardzo mądre, myślę, wartościowe, co powiedziałeś. Taki temat, o którym pewnie można byłoby jeszcze dużo więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że będzie do tego okazja. Natomiast teraz wracamy jeszcze do tych ostatnich meczów 9. kolejki. Baltak, Gdańsk, Global, Pharma, Orlicz, Suchedniów 3-2 wygrywają gospodarze, wygrywali gospodarze. No i to był taki kolejny mecz, który właściwie zespół Suchedniowa przegrywa. No i nie jest to dobra pasa tego zespołu, tej drużyny, natomiast to, co na pewno ważne może do zapamiętania dla tych, którzy prowadzą jakieś tam swoje statystyki, no to Francuz Damien Provost, który po raz pierwszy w sezonie odszedł od stołu jako zwycięzca, pokonał Gorgisa Stamaturosa, Greka 3-0. Kolejne spotkanie to Akademia Zamojska Zamość, przegrywał u siebie z wicemistrzami kraju Dekorglasem Działdowo 0-3. No tutaj bez problemu zespół z Działdowa wygrał na wyjeździe, natomiast trzeba powiedzieć, że bardzo dobre spotkanie rozegrał młody jeszcze w gronie wszystkich superligowców Patryk Lewandowski, który pokonał już wcześniej wspomnianego przez Ciebie Lucek Piotrka Chodorskiego, który z kolei na rozkładzie właśnie ma między innymi Quadriarunę, także już naprawdę zawodnika z pierwszej 20-30 rankingu światowego. Dobre spotkanie dla tego młodego zawodnika i tak jak powiedziałeś, my też życzymy sobie, myślę, coraz więcej debiutów też innych młodych zawodników w Lotto Superlidze. Na pewno jest na to przestrzeń. Jeżeli chodzi o 9. kolejkę, to mamy ją za sobą. Zanim przejdziemy do tej następnej, 10., no to tutaj zapowiedziany przeze mnie na początku odcinka temat nowego trenera reprezentacji Polski mężczyzn. Został nim Tomasz Redzimski. No i tutaj pytanie do Ciebie, Lucku. No co Ty na to, tak po prostu? Jakbyś mógł skomentować jako tak doświadczony zawodnik tę zmianę, przypomnijmy, wcześniej trenerem kadry był Tomasz Krzeszewski, który teraz będzie dyrektorem sportowym Polskiego Związku Tenisa Stołowego, więc na szczęście cały czas w polskim tenisie stołowym będzie obecny. Trudne pytania Natalia mi zadaje. Tutaj łatwo nie jest z nami. Muszą być trudne. No cóż, no, jakby... To jest naturalna kolej rzeczy, że są zmiany na stanowiskach. Związek, jakby Polski Związek Tenisa Stołowego decyduje o tych zmianach. Te zmiany są robione w formie różnej. W jednych związkach są to konkursy na trenerów, kadr. U nas jest różnie. Raz są konkursy, raz są to trenerzy z nadania. Tomasz jest trenerem z nadania. Nie było konkursu na trenera kadry seniorów i jakby no Tomasz Krzyszewski został przesunięty na pozycję dyrektora sportowego, a Tomek Redzimski no zajął tą pozycję trenera kadry seniorów. No i życzymy mu wszystkiego najlepszego. No jakby tutaj z mojej strony ma pełne wsparcie, żeby zajął się kadrą. Nie ma łatwej sytuacji, gdyż ta kadra jest troszkę, mam wrażenie, w tej chwili zdziesiątkowana. Poza tym no, do tej kadry niedawno dołączył syn Tomka, a wiadomo, że nie są to nigdy łatwe relacje, jeżeli ojciec czy rodzic trenuje syna w każdym sporcie. Moich dwóch synków też gra, malutkich, także wiem coś o tym, że są to trudne relacje, dużo trudniejsze niż z zawodnikami, którzy nie są spokrewnieni z trenerem. Także tu jest trudna sytuacja też dla Tomka. Nie jest to łatwe. No ale mam nadzieję, że sobie poradzi. No to jest też dla niego coś nowego. Nie był nigdy trenerem kadry. Też jako zawodnik nie ma takich w seniorskim sporcie doświadczenia zawodniczego. No ale jest bardzo ambitnym trenerem, od lat jest trenerem Bogorii, też prowadzi trener drużynę, która gra
od lat w Lidze Mistrzów i ma kontakty z zawodnikami też zagranicznymi, mimo że ci zawodnicy no, do Bogorii dolatują tylko na mecze, więc te kontakty ograniczają się do kilkunastu, kilkudziesięciu dni w roku. Ale na pewno no, tutaj Tomek już jakby nie jest też najmłodszym trenerem, zaraz ma 47-6 lat, także no, już ma swoje doświadczenie no i myślę, że to jest dobry wiek na to, żeby zająć się takim czymś, żeby być trenerem kadry, bo jeszcze ma na tyle energii i zdrowia, żeby latać po całym świecie, uczyć młodych zawodników, ma na tyle energii, jest ambitny, także no, myślę, że to jest dobry czas, a może to jest ostatni gwizdek nawet. Także, że no, kontrakt Tomka, z tego co wiem, jest do następnej olimpiady, więc 5 lat, więc dosyć długi. No i w tym czasie to Tomek na pewno będzie realizował swoją wizję i no tutaj jakby w sporcie jest to wymierne, że te wyniki jakby... Po wynikach będzie można ocenić jego pracę, ale też no, jaką grupę zbuduje, jak też wykorzysta te młodsze kategorie juniorów, których też już musi patrzeć, wybierać ich, żeby za kilka lat grali już w jego kadrze. Tutaj też ma kilku fajnych zawodników w tej chwili. Przepraszam, jak Maćka Kubika, Samuela Kulczyckiego, jest Miłosz Redzimski, także jest trójka młodych zawodników plus dwóch doświadczonych, Dyjas i Badowski, no, którzy z różnymi problemami się borykają, no ale to też jest jakby zadanie trenera kadry, żeby ogarnąć te problemy, zbudować z nich drużynę i żeby jakby no, tutaj kredyt zaufania jest duży, pięcioletni, więc Tomek ma wszystkie możliwości do tego, żeby zrealizować swoją wizję no i pokazać swój kunszt trenerski, jaki posiada i zobaczymy, jaka ta atmosfera będzie, jakie te wyniki będą, jak całe środowisko w Polsce to przyjmie, jak, czy to będzie taka trenerka zamknięta, czy otwarta na innych. No każdy ma swój styl pracy, różne wizję, no i zobaczymy jakby po pracy, po tych kilku miesiącach, jak to będzie w przyszłości wyglądało. No właśnie, Lucek, przed chwilą użyłeś takiego stwierdzenia styl pracy. Tomasz Redziński oczywiście funkcjonuje jako trener w polskim tenisie stołowym już od wielu lat, więc ty na pewno będąc w środku w tym tenisie stołowym obserwujesz go także. Ja bym chciał, żebyś jeszcze krótko, bo trochę o tym gdzieś opowiadałeś, powiedział właśnie znając Tomka, jakie będą jego główne atuty w sprawowaniu tej funkcji, zważywszy na jego właśnie styl komunikacji i pracy. No myślę, że takim podstawowym atutem to jest to, że Tomek jest przekonany o tym, że on wie, jak to zrobić, że jest zdeterminowany, że ma dużą motywację taką wewnętrzną do tego, żeby osiągnąć dobry wynik z reprezentacją, żeby poprawić poziom gry każdego z zawodników oddzielnie. Mam nadzieję, że posiada takie interpersonalne umiejętności, żeby spoić tą kadrę, żeby ta atmosfera była dobra, żeby ten team spirit był na odpowiednim poziomie, żeby chłopcy się wspomagali, bo to jest bardzo ważne w drużynie narodowej, żeby się identyfikowali z tą drużyną, żeby walczyli jeden za drugiego. No i myślę, że Tomek zawsze do tego dążył, chciał być trenerem kadry od dłuższego czasu, no ale tym trenerem był Tomasz Krzyszewski, więc który też wygrał konkurs niedawno na tego trenera, no ale no, zaszły te przesunięcia, no i Tomek w tej chwili dostał tą szansę, więc jakby tutaj wszystko pasuje, tak? No, tak jak powiedziałem, wiek, to, że Tomek to bardzo chciał, to nie jest przypadkowy ktoś, kogo tam wrzucili, tylko po prostu on bardzo tego chciał, jest zmotywowany, chce z tą kadrą popracować, jest ambitny, na pewno poświęci dużo czasu, odda swoje serce
i na pewno będzie mega zaangażowany w to. No i to są podstawowe takie rzeczy, no, które jakby dają nam dużą nadzieję na to, że będzie dobrze, a może bardzo dobrze. Ale no, czas pokaże. To jest jakby, tu gwarancji nigdy nie ma, dlatego no, trzeba zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. Ale jestem jakby no, optymistą i myślę, że będzie dobrze. Tym bardziej, że Tomek Krzeszewski, który ma duże doświadczenie już jako trener kadry, jest dalej jakby na pokładzie. Chce też aktywnie pomagać Tomkowi, będą razem jeździć na różne turnieje, więc to jest bardzo też dodatkowy plus dla tej kadry, że poprzedni trener kadry dalej jest blisko, który zna wszystko, był przez wiele lat z nimi. Także ta wymiana informacji, współpraca też musi się dobrze między dwoma Tomkami układać, żeby po prostu ci zawodnicy mogli jak najwięcej od nich dostać, jakby czerpać z ich doświadczeń, z wiedzy. Na pewno będziemy trzymali kciuki. No i jeśli teraz rozmawialiśmy o Tomaszu Redzimskim, jego nowej funkcji, to można powiedzieć, że płynnie, bo przechodzimy teraz już do podsumowania 10. kolejki, płynnie rozpoczniemy od spotkania właśnie Dartomu. Przypomnijmy tylko Państwu, bo tu mamy suche wyniki, a ja przypominam wszystkim kibicom, że to spotkanie właśnie Dartom Petralana było rozegrane awansem, czyli już w listopadzie 3-1 zwycięstwo właśnie drużyny z Grodziska Mazowieckiego. No właśnie. I teraz jeśli jesteśmy już przy kolejnym spotkaniu 10. kolejki, to czas na skrót spotkania Dekor Glas Palmiarnia. Gospodarze z Działdowa przystępowali do starcia z zielonogórzanami bez walczących z urazami Jakuba Dyjasa i Kaja Koniszego oraz szykowanego na mecz pucharowy z austriackim klubem Jonatana Grota. W tym meczu za to zadebiutował w Dekor Glasie były mistrz Chin w singlu i dwukrotny medalista Mistrzostw Świata w deblu Yu Zhu. Leworęczny Chińczyk wytypowany w zespole z Warmii i Mazur w spotkaniu przeciwko Palmiarni na jedynkę w pierwszym pojedynku zmierzył się z Patrykiem Bieleckim. Przy stanie 2-1 w setach dla przedstawiciela gospodarzy doszło do niezwykle emocjonującej końcówki czwartego seta. Okazał się on ostatnim w tym meczu. Zhu lepiej utrzymał nerwy na wodzy od rywala i wygrał decydującą partię 11-9. Pod nieobecność Dyjasa, Grota i Koniszego rakietą numer 2 w zespole Dekor Glasu Działdowo był Kamil Kurowski. Wychowanek MKS Pogoni Siedlce stanął w drugiej potyczce naprzeciwko Nawidowi Szamszar Babakiemu. Pierwsze trzy partie były bardzo wyrównane, z czego dwie grane na przewagi. Jednak przy prowadzeniu 2-1 w setach reprezentujący Palmiarnię Irańczyk dużo lepiej wszedł w czwartą odsłonę od rywala. Kurowski starał się odrabiać stratę punktową, ale popełniał zbyt dużo błędów własnych, czym jeszcze bardziej budował pewność u Szamszar Babakiego. Po dwóch meczach mieliśmy zatem w hali przy Jagiełły remis 1-1. Trzecie spotkanie to egzemplifikacja nowej, młodej fali w polskiej Superlidze. Wychowanek działdowskiego klubu i zarazem aktualny mistrz Polski w deblu Patryk Lewandowski kontra aktualny mistrz Polski juniorów w singlu Mateusz Zalewski. To było trzecie spotkanie z rzędu w całej batalii Dekor Glas Palmiarnia, które zakończyło się ostatecznie wynikiem 3-1 dla jednej z drużyn. Od stanu 7-7 w czwartej partii punkty zdobywał już tylko Mateusz Zalewski. Skuteczny zarówno w atakach forehandowych, jak i backhandowych 18-latek w barwach zielonogórskiego klubu wyprowadził swój zespół na prowadzenie 2-1. Pojedynek Yu Zhu z Nawidem Szamszar Babakiem był zdominowany zdecydowanie przez tego pierwszego. Set numer 1 wygrany 11-1, a drugi 11-3 mówią same za siebie. Najbardziej zaciętym fragmentem tego meczu była jego trzecia partia. Było nawet remisowo 6-6, ale od tego stanu Irańczyk przestał sobie radzić z rotacyjną grą Chińczyka i nie zdołał już wygrać żadnej wymiany. Tym samym utytułowany debiutant w barwach Dekor Glasu doprowadził do remisu w całym spotkaniu. W
wszystko musiało rozstrzygnąć się w grze podwójnej. Do stołu ze strony Dekor Glasu podeszli Kamil Kurowski i Patryk Lewandowski, natomiast po stronie palmiarni Patryk Bielecki i Mateusz Zalewski. Po trzech rozegranych odsłonach tenisiści stołowi z województwa lubuskiego prowadzili 2-1 w setach. Przez moment w czwartej partii zapachniało piątym starciem, gdy Kurowski z Lewandowskim w połowie seta mieli jednopunktową przewagę nad przeciwnikami. Był to jednak chwilowy powiew nadziei, bo końcówka należała już do Zielonogórzan. Dekor Glas Działdowo, palmiarnia Zielona Góra, 2-3. No i właśnie, po tym skrócie mamy oczywiście gościa, który predystynuje do tego, żeby opowiedzieć o tym spotkaniu dużo więcej. Lucek, no zważywszy na to zwycięstwo, jakbyś mógł ocenić już z tej perspektywy czasu to zwycięstwo z Dekor Glasem. Ocenić oczywiście postawę swoich, przede wszystkim swoich zawodników. Na pewno... Bardzo ważne dwa punkty w kontekście o to, w tym, że walczymy dalej o utrzymanie w Superlidze i nieoczekiwane punkty, także in plus takie. Tutaj pomogło nam to, że no Jakub Dyjas był kontuzjowany, a drużyna z Działdowa grała następnego dnia mecz Ligi Mistrzów i było widać na tym filmie nawet, że jeszcze na ławce siedział Kai Konishi, no ale z Japończyk z Chińczykiem, jak wiemy, nie mogą grać w jednym meczu, więc delegowali do tego meczu dwóch zawodników polskich, no i te składy się trochę wyrównały i o ile Zhao Yu wygrał swoje dwa pojedynki, no to my skorzystaliśmy z tej szansy i Nawid wygrał swoją grę z Kamilem i Mateusz również zagrał dobrą grę z Lewandowskim. Chłopcy wygrali pierwszego debla. To była pierwsze punkty dla palmiarni Patryka Bieleckiego, który no, zapunktował w tym deblu. Także wracaliśmy zadowoleni po tym spotkaniu. Dwa punkty, które jakby no dały nam trochę powietrza i trochę wiary, że jeszcze nie wszystko stracone, że musimy walczyć do końca o to utrzymanie w Superlidze. Widać, że ta Superliga jest równa, bo nawet ostatni czy przedostatni zespół już ma kilka punktów. Bywały lata, że te ostatnie drużyny grały przez cały rok bez żadnego punktu, z dorobkiem zerowym. Spadały z ligi, a tutaj widać, że nawet te zespoły z ostatnich miejsc też są groźne w niektórych okresach sezonu i czyhają tylko na potknięcia faworytów i zbierają te punkciki, które być może którejś z drużyn no, na koniec przyniosą upragniony rezultat. Ale ja, tak jak już powiedziałem, dla mnie jest ważniejszy od tych punktów rozwój tych młodych zawodników. Jakby nie mam ja w ogóle stresa z tym, że spadnie moja drużyna, bo wiem, że tutaj szkolimy młode pokolenia i to wcześniej czy później wejdą następni zawodnicy. Jakby i myślę też, że czas pracuje na naszą korzyść, że ci młodzi zawodnicy robią postępy i gonią dosyć szybko tych, którzy już w tej chwili punktują w Superlidze regularnie. Ale to oczywiście myślę, była że... no, duża niespodzianka, jeżeli chodzi o punkty, no ale jeżeli popatrzy się na składy, no to już były jakby to wiadomo, że mogło się to wydarzyć. No dobrze, to na chwilę mała pauza, jeżeli chodzi o Lotto Superligę, ale tak niezupełnie, powiedzmy tak połowicznie, bo znamy już pary ćwierćfinałowe Pucharu ETTU, no i musimy o tym wspomnieć, chociaż tak krótko, jeżeli chodzi o losowanie, teraz zobaczymy tę grafikę, bo aż cztery drużyny wystąpią w tej fazie ćwierćfinałowej, no i tak się złożyło, że w tym pierwszym ćwierćfinale Darton Bogoria Grodzisk Mazowiecki zmierzy się z Polskim Cukrem Gwiazdą Bydgoszcz.
Także z jednej strony szkoda, że dwa zespoły Lotto Superligi spotkają się ze sobą już w tej fazie, a z drugiej strony no mamy dzięki temu pewność, to szczególnie dobra informacja dla kibiców, że jedna z polskich drużyn na pewno awansuje do tej najlepszej czwórki. Ja pozwolę sobie od razu płynnie przejść do kolejnego spotkania. Global Pharma Orlicz Suchedniów zmierzy się z Pantua Sergi. No to już myślę trudniejszy rywal, bardziej wymagający. To jest zespół, który jest liderem francuskiej ProA. No i tu pytanie do ciebie, Lucek, jak ty patrzysz na takie losowanie, nawet nie tyle losowanie, na taką drabinkę, w której mamy aż cztery zespoły Lotto Superligi, to w ogóle jakoś reagujesz na to jako ten trener, menedżer innego zespołu, czy w ogóle może inne pytanie, czy to, że mamy aż cztery zespoły w tej najlepszej ósemce Pucharu Europy, to można przekładać na to, że to jest taka dobra dla nas wizytówka tenisa stołowego, polskiego tenisa stołowego w Europie? No, na pewno nie było tak zawsze. Kiedyś, jak nie było tylu obcokrajowców w polskiej Superlidze, to nie było w ogóle polskich drużyn w Lidze Mistrzów. Jak ja grałem z Gręcą dwukrotnie w finale Ligi Mistrzów, to nie natrafialiśmy nigdy na polskie drużyny. Też z Gręcą wygraliśmy Puchar ETTU, gdzie w finale graliśmy z drużyną niemiecką, gdzie grał Wozik, Nemet, Ochsan Oyn jeszcze, który grał później w Bogorii. No i tam też nie trafialiśmy nigdy na polskie drużyny. Także teraz widać, że polska Superliga, jeżeli drużyny są w pełnych składach, jest to mocna liga. Też trzeba powiedzieć, że nasze drużyny no, biorą wszędzie udział, bo na przykład drużyna z Ochsenhausen, która jest topową drużyną, no, nie występuje od jakiegoś czasu w Lidze Mistrzów. I kilka drużyn francuskich też w tych niższych pucharach jak ETTU nie występują. Kiedyś Puchar ETTU to był jedyny puchar, jakby miał najwyższą wartość. Później po wprowadzeniu Ligi Mistrzów to jest jakby drugi najważniejszy puchar Europy, który mamy w Europie, ale widać, że w Polsce polskie drużyny no, chcą się pokazywać za granicą, chcą zaistnieć w Europie i to jest na pewno pozytywne i to też służy popularyzacji tenisa stołowego i to jest bardzo cenne i trzeba to po prostu mówić, nagradzać, że drużyny inwestują pieniądze, wysyłają zawodników po całej Europie, żeby po prostu ten tenis stołowy propagować, żeby drużyny z Polski walczyły z najlepszymi. To jest bardzo fajne. No właśnie, jak jesteśmy przy tym, że w ćwierćfinale spotkają się te dwie polskie drużyny, już ta dobra informacja jest taka, że na 100% wiemy, że jedną mamy na pewno w półfinale. Lucek, chciałbym cię o to zapytać, dlatego że te zespoły no, cały czas ścierają się, nie tylko w Lotto Superlidze, są gdzieś blisko siebie, gdzieś te ich potencjały. W pucharach także mają coraz częściej okazję ze sobą grać. Jak ty widzisz, jakie niuanse mogą zadecydować o tym, kto się okaże tutaj lepszy, kto wejdzie do tego półfinału? No, na pewno forma dnia to jest bardzo ważne. I też, tak jak powiedziałem, składy. No, to jest zupełnie inny mecz Bogoria z Bydgoszczą, jeżeli w Bydgoszczy gra na przykład Moregard, a tu w takim pucharze wiadomo, że on w Lidze Mistrzów gra w Ulm, więc tutaj nie może zagrać. Czyli no tutaj jakby Bogoria jest na pewno faworytem, ale no każdy mecz jest inny i wszystko może się wydarzyć. Wladimir Ursu gra też świetnie, ma bardzo dobry bilans w lidze i ma dobre doświadczenia i dobrze gra przeciwko zawodnikom z Bogorii. Także wszystko się może wydarzyć. Wszystko się może wydarzyć. Oczywiście Suchedniów i Dekor Glas Działdowo również walczyć będą o tę najlepszą czwórkę, ale skoro już wywołaliśmy naszych pucharowiczów, to teraz taka mała niespodzianka przede wszystkim dla kibiców i szybka piątka z Jakubem Dyjasem. Poznajmy naszego reprezentanta i zawodnika Dekor Glasu Działdowo nieco z innej strony. Messi. Djokovic.
Kubuś Puchatek. Grać w tenisa ziemnego. Medale. To zanim zapytam Cię, Lucek, o pewną kwestię, bo mam takie tutaj w rękawie jedno pytanie, to teraz zobaczmy, jakie pytania otrzymał i jakie są odpowiedzi na te pytania Jona ta nagroda, czyli kolegi Jakuba Dyjasa z Dekorglasu Działdowo. Oglądamy. Only table tennis. Lake. Tennis. Brøndby from Denmark. To win titles with Działdowo. No i właśnie, tutaj Lucjanie, do Ciebie pytanie, szczególnie o ten tenis ziemny. Czy dla Ciebie to jest zaskoczeniem, że tak wielu tenisistów stołowych bardzo często udziela odpowiedzi na pytanie o, na przykład, gdyby nie tenis stołowy, to jaka dyscyplina, że to właśnie bardzo często tenis ziemny pada w takich odpowiedziach. Co Ty na to? No, to jest jakby sporty zbliżone, więc każdy tenisista stołowy gra nieźle od początku już ziemnego, badmintona i squasha. Dlatego też tenisiści stołowi później kończąc karierę albo ci, którzy nie osiągnęli dużych wyników, często idą na rakietlona. Także mamy w Polsce mnóstwo przykładów. Nawet Norbert Stolicki, z którym gram pokazówki, był mistrzem świata w deblu, w rakietlonie, więc jakby są to dyscypliny pokrewne. Tenis stołowy jest technicznie najtrudniejszy zdecydowanie z tych rakietkowych sportów, bo jest największa rotacja, najmniej czasu. No i tam na pewno zawodnicy mają tą przewagę, że rozumieją rotację, wiedzą jak piłka skręca, czy hamuje, czy przyspiesza, jak uderzyć. Poza tym geometrię kortu już znają. Jeżeli wiesz, jak rozprowadzić zawodnika przy stole, żeby dużo biegał, no to w ziemnym nie jest to inaczej, tylko że no te odległości są dużo większe i łatwiej takiego zawodnika rozprowadzić na korcie. Także no Andrzej Grubba, świętej pamięci, pamiętam na obozie w Dżonkowie kadry seniorów, ograł dwa razy w tenisa ziemnego Magdę Mróz, która wtedy była aktualną mistrzynią Polski seniorek. Sam widziałem te dwa pojedynki, więc również Bartosz Such w letniej przerwie wygrał mnóstwo turniejów takich półamatorskich, ale no tam, gdzie ludzie grali w ziemnego za młodu w Trójmieście i serwował około 200 na godzinę i świetnie grał. Często mówił, że pomylił dyscypliny, więc nie dziwi mnie to, że wielu tenisistów stołowych gra w ziemnego i lubi. Ja na przykład lubię też ziemnego pograć, ale ja miałem ten kłopot, że jak brałem rakietę do tenisa ziemnego, to wystarczyło mi 2 godzinki pograć, miałem zapalenie nadgarstka i miałem duży kłopot, więc przez całą karierę unikałem. Teraz czasami zagram, ale jakby wyleczyło mnie to szybko, że później musiałem kurować ten nadgarstek i nie mogłem trenować, więc miałem od razu z góry gdzieś znak, żeby nie grać. To był taki mały lifestyle'owy przerywnik, ale teraz ekspresowo wracamy do 10. kolejki. Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz 3-1 pokonała u siebie AZS AWF JS Baltek Gdańsk. No tutaj oczywiście bez niespodzianek. Po raz kolejny pewnie punktował Truls Moregard, reprezentant Szwecji, ale też po raz kolejny punkcik dorzucił dla swojego zespołu Diogo Carvalho z Balty. Kolejny taki mecz, który zapowiadał się bardzo ciekawie, to spotkanie Oksynetu Jarosław z Olimpią Unią Grudziądz, no bo jeżeli mówić o tych pozytywnych niespodziankach, biorąc pod uwagę pewną część spotkań, no to na pewno wyniki Olimpii Unii Grudziądz do takich pozytywnych należą. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi tutaj o taki akcent chyba najbardziej zaskakujący dla wszystkich, no to tu kilka słów trzeba poświęcić Rafałowi Formeli, który akurat w tym spotkaniu pokonał Jarosława Żmudenkę z Ukrainy, a ten z kolei przecież całkiem niedawno wyeliminował przecież Miłosza Radzimskiego w pierwszej rundzie turnieju
WTT we Włoszech, pokonując Miłosza Radzińskiego 3-1. No i dzięki temu po serii 10 porażek w lidze, a podejrzewam, że takie no na pewno nie motywują Rafała, no to w końcu ten zawodnik mógł odejść od stołu zwycięsko. Także to na pewno bardzo cenna wygrana tego zawodnika. Tutaj już pytań do Lucka mieć nie będę, bo musimy troszkę podkręcić tempo naszego odcinka, więc Marcinie, jedziemy dalej z 10 kolejką. Jedziemy dalej. KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów, Akademia Zamojska Zamość. To spotkanie skończyło się dopiero po 5 rozegranych meczach. No i tutaj właśnie 2 punkty dla Akademii Zamojskiej. 1 punkt dla Suchedniowa. No i kolejne spotkanie SBR do Elidy Białystok, Poltarek z Pogoń Lęborg. Zwycięstwo Białostoczan 3-0. No i właśnie, mówiłaś, że wcześniej nie masz pytania do Lucka, bo ja tutaj w tym kontekście mieć niejako muszę, dlatego że Suchedniów, gdzieś to wcześniej było sygnalizowane w programie, jest takim zespołem, który zdobył brązowy medal w zeszłym sezonie. W tym widać, że gra zdecydowanie gdzieś tam właśnie poniżej tego poziomu. Właśnie jakbyś mógł, Lucek, się ustosunkować do tego, że tutaj mamy pewne takie zmiany, jak to się dzieje, że właśnie powiedzmy niektóre zespoły szybują do góry, a niektóre, tak jak w przypadku Global Pharmy, grają poniżej oczekiwań. No, wczoraj rozmawiałem o tym jeszcze z Robertem Florasem właśnie w Wieliczce, gdzie rozgrywaliśmy nasz mecz. No i on powiedział mi, że, bo ja tak nie śledzę tego, no, że oni właśnie mieli pecha w tym sezonie, że drużyny, z którymi grali, grały w optymalnych składach, czyli grał Gacina i Aruna w jednym składzie, że jak Bydgoszcz, no to z Moregardem. No i jakby tutaj pogubili trochę punktów. Plus może ich Koreańczyk, nie wiem, czy on zawsze był, czy nie, ale no gdzieś trochę meczy takich przegrali, zgubili pewność siebie, plus do tego podwójne obciążenie Puchar Europy, no to dodatkowe wyjazdy, to drużyna jest troszkę podmęczona, no i gdzieś tych punktów po prostu im teraz brakuje, mimo że to z Koreańczykiem w składzie jest bardzo mocna, równa drużyna, bo Robert Floras w dobry dzień z każdą drużyną stać go na 2 punkty, no to niestety w tym sezonie do playoffów, czyli do tej pierwszej szóstki, nie awansowali. No ale to jest też jakby spowodowane z tym, że ta Superliga jest bardzo wyrównana i tak jak powiedziałem, decyduje często forma dnia i tutaj takie odchylenia są w sporcie naturalne, że jednego roku ta drużyna miała taką, przepraszam, górkę i była medalistą, a teraz jakby do tej szóstki nie awansowali, ale jeszcze mogą przecież z 7. albo 8. miejsca jeszcze awansować do playoffów i może się odbudują. Także wszystko jeszcze przed nimi. To co, przechodzimy zatem do 11 kolejki. Tak, 11 kolejka, jeszcze ostatnie spotkanie 10. W tym spotkaniu do Elidy Białystok 3-0 pokonały Poltarek z Pogoń Lęborg. To tak tytułem uzupełnienia dla tych wytrwałych kibiców. 11 kolejka, Palmiarnia Global Pharma Orlicz 0-3. No i tutaj, Lucek, chyba szkoda najbardziej tego spotkania Mateusza Zalewskiego, który z Danielem Bąkiem przegrał 2-3 i to w 5. secie, no bardzo minimalnie, bo 5-6. Dla tych młodszych zawodników, to co tam zdecydowało w tej końcówce, że, no, że jednak nie poszło? Czy ogólnie ten mecz jakby od początku się nie układał dla nas dobrze. Pierwszy set od razu Piotrek Cernek prowadzi z Nawidem 9-5. Nawid robi swojego setbola i psuje serw, co nie zdarza mu się często. I przegrywa 3-1. Mateusz prowadził 2-0 z Danielem Bąkiem. Przegrał 3 seta do 9, gdzie też prowadził na początku i w 4. secie prowadził już 9-6. I to wyglądało już z boku, że ta gra już jest praktycznie rozegrana. No ale Daniel jest doświadczonym zawodnikiem.
i tego seta mu ukradł. No i nawet w tym ostatnim secie przy po 3 była taka sporna piłka, którą Daniel odbił palcem. Mateusz uważał, że była podwójna. Daniel, że raz odbił, to ciężko oszacować. Chociaż ta piłka zmieniła bardzo kierunek. No i tutaj zamiast 4-3 dla Daniela, było, dla Mateusza było dla Daniela, potem 5-3, potem 5-5, no i ta ostatnia piłka zdecydowała. Ale jakby tutaj Mateusz dla mnie tą grę przegrał już w tym czwartym secie, którego no prowadził 9-6, przy 9-7 miał swoje podanie, także no nie powinien tego wypuścić już z rąk. A ogólnie no ci młodzi zawodnicy jeszcze płacą to frycowe po prostu, że gdzieś tam w tych końcówkach, czy jak prowadzą, czy przegrywają, trochę się podłamują szybciej niż starsi zawodnicy, czy często tych rezultatów gdzieś tam prowadząc zdarza im się, że nie dowiozą, ale to jest jakby wynika z doświadczenia i też tak jak Patryk Bielecki, on nie ma doświadczenia międzynarodowego, nie grał jeszcze w Superlidze, to jest zupełnie nowy zawodnik tutaj, także gra coraz lepiej, ale jeszcze troszkę tego mentalu mu brakuje. Mateusz już ze względu na to, że odnosi duże sukcesy na międzynarodowo do 19 lat, teraz był w finale dużego Star Contender turnieju i jest teraz zawodnikiem z pierwszej szesnastki świata do 19 lat i też z pierwszej dwusetki już seniorów. Widać taką większą ogładę w tej grze, widać spokój większy, no ale dał sobie ukraść jeszcze, zdarza się. Ale na pewno szkoda, bo tutaj te wszystkie trzy spotkania były bardzo wyrównane. Dwa inne spotkania 11 kolejki zostały rozegrane już dużo wcześniej. Poltarex podejmował u siebie Dartą Bogory, tutaj bez historii 0-3. Balta Oksynet 1-3. Ten mecz został rozegrany w Mikołajki 6 grudnia. No i tutaj zaznaczyć właściwie wiadomo tylko tyle, że jeżeli chodzi o drużynę z Jarosławia i z Gdańska, no to Tomasz Tomaszuk i Alan Kulczycki wciąż czekają na to swoje pierwsze zwycięstwo w Lotto Super Lidze. Marcinie. Przechodzimy dalej. W kolejnym spotkaniu właśnie tej 11 kolejki Akademia Zamojska Zamość zmierzyła się z Polskim Cukrem Gwiazdą Bydgoszcz. Warto odnotować, że zamościanie zagrali w tym meczu po raz drugi w swojej nowej hali. To jednak nie pomogło. Przegrana, tak jak wspomniałem, 1-3. No i kolejny wniosek, patrząc z tego meczu, to spotkanie niewątpliwie pokazało, że Władysław Ursu, Mołdawianin, znajduje się obecnie w znakomitej formie. Wygrał dwa spotkania właśnie przeciwko Akademii Zamojskiej Zamość. Kolejne spotkanie to oczywiście Grudziądz kontra Białystok. Tutaj przegrana gospodarzy, czyli ASTS Olimpii Unii Grudziądz 1-3 z Białymstokiem. No i cóż, w ten sposób chyba powoli zamykamy 11 kolejkę. Jeszcze nie do końca, ponieważ ważne spotkanie Petralana Polonia Bytom Dekor Glas Działdowo 2-3. No i szczerze powiem, to trzeba określić ten mecz jako spotkanie debiutantów, bo 12-letni Bartłomiej Kusek i 16-letni Adam Sławacki, obaj Petralana Polonia Bytom, to są zawodnicy, którzy zadebiutowali, jeżeli chodzi o zespół ze Śląska. No i 15-letni Mateusz Sakowicz z drużyny z Działdowa. To też był jego debiut w Lotto Superlidze. Dekorglas triumfował, no i w deblu ten decydujący punkt zdobyła para Jakub Dyjas, Mateusz Sakowicz. Jeżeli chodzi o Mateusza Sakowicza, to trzeba powiedzieć, że jest to mistrz Europy kadetów w parze z Patrykiem Żyworonkiem. I tutaj właśnie, Lucjanie, ciebie o to zapytam, bo Patryk Żyworonek zgłoszony jest oczywiście jako zawodnik Palmiarni Zielona Góra. Bardzo młody, utalentowany chłopak, który chyba część sezonu spędza w Polsce, a drugą część sezonu w Stanach Zjednoczonych. Jak wygląda twoja współpraca z tym bardzo młodym człowiekiem, ale utalentowanym? Czy Patryk spędza cały sezon w Dżonkowie? Patryk jedzie tylko w grudniu do domu na 3 tygodnie i to są jedyne 3 tygodnie, które spędza w Stanach. Tak, przez cały rok jest w Dżonkowie i trenuje. W grudniu jedzie zagrać US Open, który wczoraj skończył i świetny turniej zagrał, zdobył 5 medali, a w Open kategorii dorosłej
był w ósemce i wyeliminował turniejową dwójkę. Nawet ani Danielowi Górakowi, ani Kaolojowi Chińczykowi, który jest znany w Polsce, który grał w polskiej Superlidze, nie udało się awansować do ósemki, także kolejny świetny występ Patryka. Patryk ma 14 lat dopiero, także jeszcze jest ten rok kadetem. Mateusz Sakowicz przeszedł już do juniorów i to jest jakby ciężki ten pierwszy rok, bo jakby junior jest w tej chwili, trwa 4 lata, więc ten pierwszy rok jest bardzo trudny ze względu na to, że rywalizuje się z zawodnikami o 3-4 lata starszymi, a to w tym wieku jest jeszcze duża różnica. Patryk jest rok młodszy, więc gra w kadetach i będzie jeszcze reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy w kadetach jeszcze rok dłużej, ale już się przebija i w juniorach, i w seniorach startuje. Jest to ambitny, zdolny zawodnik, który jeszcze ma dużo rzeczy do poprawy, ale pracujemy nad tym i najważniejsze jest to, że jest zdeterminowany, że walczy, że lubi grać i taką drogę życia sobie obrał, także na pewno będziemy mieli jeszcze dużo radochy z niego. I Lucek, na pewno też czekam. Na lidze też przyjdzie czas. Tak, na pewno przyjdzie czas i dobrze ogląda się przy stole tak młodych zawodników. Ja pamiętam, że miałam okazję właśnie obserwować go w Gliwicach podczas Europy Kadetów Juniorów. Fajny team tworzyli z Mateuszem Sakowiczem, więc czekamy na sukcesy ligowe i kadrowe. Bardzo dziękujemy Ci, że znalazłeś czas, żeby chwilę dzisiaj z nami porozmawiać. Ta chwila w sumie przeciągnęła się do godziny, można powiedzieć, ale bardzo, bardzo Ci dziękujemy i już teraz życzymy zdrowych, spokojnych świąt. Właśnie. Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie Wam i całej rodzinie tenisa stołowego. Życzę zdrowych, spokojnych świąt, a w nowym roku dużo zdrowia, dużo sukcesów, żebyśmy mieli o czym opowiadać i z czego się cieszyć. Dzięki serdeczne. No i tradycyjnie powiedzmy, że gościem magazynu Lotto Superligi był trener ZKS Palmiarni Zielona Góra, Lucjan Błaszczyk. Tak jest, a czas na kolejne elementy naszego programu. Powoli zbliżamy się do końca. Skoro omówiliśmy trzy ostatnie kolejki, sporo się działo, to teraz czas na przedstawienie sylwetki zawodnika weekendu. Co prawda ten weekend przeciągnął się nam na kilka weekendów, ale sporo grania jest w Lotto Superlidze. Władysław Ursu, polski cukier gwiazda Bydgoszcz, niepokonany w Lotto Superlidze od blisko 4 miesięcy, to trzeba powiedzieć. Od dokładnie trzeciej kolejki ma na koncie 11 wygranych spotkań. W ostatnim meczu ligowym również punktował. Trzymamy kciuki za rozwój oczywiście zawodnika polskiego cukru gwiazdy Bydgoszcz. Niech punktuje szczególnie w tych europejskich pucharach, bo na pewno wszyscy będziemy mocno trzymać kciuki za polskie zespoły. I kolejny wybór zawodnika weekendu, no to już zdecydowanie po nowym roku. Zdecydowanie tak. Nasz zawodnik weekendu Władysław Ursu będzie bohaterem pierwszej informacji z cyklu Superliga w sieci. Zobaczmy na zaproszenie wybitnego polskiego tenisisty stołowego Leszka Kucharskiego, trenera reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Władysław Ursu, polski cukier gwiazda Bydgoszcz i Konrad Kulpa, Energa Manekin Torun. Udali się na Półwysep Arabski. Leszek Kucharski, przypomnijmy, który od blisko roku pracuje z kadrą Arabii Saudyjskiej w Al Dammam nad Zatoką Perską, wyjaśnił oczywiście wybór tych konkretnych zawodników tym, że najlepszy zawodnik prowadzony przez niego kadry narodowej Ali Al-Kadraoui ma problemy z zawodnikami leworęcznymi. No i wiemy już dokładnie, dlaczego akurat Ursu, dlaczego Kulpa. No i z tych przygotowań topowego zawodnika Saudyjczyków płynnie przechodzimy do Top 16. Top 16 Europy. Oczywiście losowanie przeprowadzone zostanie 19 stycznia. Sam turniej odbędzie się 20-21 stycznia 2024 roku. Trzech zawodników z Lotto Superligi: Szwed Truls, Morega, Duńczyk Jonathan Groth, Ukrainiec Jarosław Żmudenko właśnie zagra w tym turnieju Top 16 w Szwajcarii. No i w ostatnich latach to trzeba przyznać, że turniej odbywa się właśnie w Montreux w Szwajcarii. Wyjątkiem była tylko edycja 2021 w Salonikach. No i teraz z tego szwajcarskiego Montreux ruszamy do włoskiej Bieli.
Grek Panayotis Ioannis z Dartomu Bogor Grodzisk Mazowiecki zdobył 2 srebrne medale, jeden singlowo, a drugi w deblu ze swoim rodakiem Angelakisem z Olimpii Unii Grudziądz w turnieju WTTF Feeder w Bieli. Bliżej końcowego zwycięstwa był w singlu, tam naprawdę rozegrał super turniej, w finale przegrał w 5 emocjonujących setach z genialnie dysponowanym Benedictem Dudą. No i na pewno kluczowy dla tej batalii był 3 set, gdzie była gra na przewagi, no i Ioannis przegrał tam 16-18, a z kolei w finale debla Ioannis Angelakis przegrali 1-2 z Francuzami Estebanem Dorem i Florianem Burasodem. Czas na tabelę, ponieważ za nami 11 spotkań, a co za tym idzie, runda zasadnicza się już zakończyła. Jeżeli chodzi o to, jak prezentuje się tabela, to na pozycji lidera niezmiennie mistrzowie Polski z Grodziska Mazowieckiego. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądają kolejne punkty, to tylko jeden punkt mniej ma zespół z Bydgoszczy. I to te dwie drużyny, przypominamy, będą walczyły o najlepszą czwórkę, jeżeli chodzi o puchar ETTU. Jeżeli chodzi o takie ważne informacje z tej dolnej części tabeli, to zespół Lucjana Błaszczyka, który dziś był gościem specjalnym naszego odcinka, no zajmuje miejsce w strefie spadkowej, miejsce 11. Ta strefa spadkowa również należy do zespołu z Lęborka. No te drużyny łatwo nie mają, ale też tak jak wspominał Lucjan Błaszczyk, no liczy się dla niego to, aby młodzi zawodnicy zdobywali to cenne doświadczenie. Jeżeli chodzi o to, co będzie działo się już po nowym roku, to teraz krótka przerwa, właściwie miesięczna przerwa od rozgrywek Lotto Superligi. Kolejne spotkania już tej fazy grupowej zaplanowane zostały na 6 i 8 lutego, następnie 15-17 marca i 5 kwietnia, ale uwaga, poznaliśmy już datę spotkania finałowego, czyli spotkania o Mistrzostwo Polski. I to będzie taka wyjątkowa data, sobie myślę, bo to będzie 1 czerwca. Nie ma jeszcze oficjalnej informacji, gdzie odbędzie się ten ostatni decydujący mecz, ale 1 czerwca już wszyscy możemy zapisać sobie w kalendarzu i nastawić się na wielkie sportowe emocje w Lotto Superlidze. No i co ciekawe, akurat finał będzie rozgrywany zarówno w Superlidze, jak i w najwyższej klasie rozgrywkowej u pań, więc to na pewno będzie, można powiedzieć, taki ciekawy dzień dziecka, bo akurat tak jest dopasowana data. Drodzy Państwo, z racji, że jest przedświąteczny czas, a my obiecywaliśmy świąteczne niespodzianki, czas na specjalne życzenia. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku życzy Mateusz i Patryk. Cześć, tu Marek Badowski z Dartom Bogor i Grodzisk Mazowiecki. Chciałbym życzyć wszystkim fanom naszej drużyny oraz tenisa stołowego wesołych świąt spędzonych w rodzinnym gronie. Zdrowych, wesołych świąt od klubu i trenera Dekorglas Działdowo. Szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia przy pingpongowych stołach. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Michał Dziubański. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. My również przyłączamy się do tych życzeń. Niech to będzie czas zdrowy, spokojny, to przede wszystkim. Ale prosimy nie lenić się zbyt dużo przy tych świątecznych stołach. Trochę ruchu, a szczególnie gry w tenisa stołowego na pewno się przyda. Także jeszcze raz spokojnych świąt od nas i widzimy się niebawem. Zapewne widzimy się w nowym roku. Raz jeszcze najlepsze życzenia świąteczne, od razu noworoczne. Drodzy Państwo, dziękuję już za uwagę. Natalia Bąk i Marcin Cisowski. Do usłyszenia, do zobaczenia.